Robert Prygiel odniósł się na konferencji prasowej do zarzutów pod swoim adresem. Chodzi o brak doświadczenia samorządowego. Rozbijemy ten polityczny beton. Mnie, kandydatowi na prezydenta, zarzuca się brak doświadczenia. Wiceprezydent Mateusz Tyczyński został pracownikiem Urzędu Miasta bez wyższego wykształcenia. I to on mi zarzuca brak doświadczenia. A dlaczego został? Bo był dyrektorem Biura Poselskiego Radosława Witkowskiego. I taka osoba mi zarzuca brak doświadczenia. Kolejne sytuacje. Pani Kalinkowska, pan Molenda. To są ludzie, którzy jeszcze nie tak dawno byli przeciwko władzy w mieście Radosława Witkowskiego. Co robią obecnie? Uśmiechają się i są na jego listach. Takich przykładów jest wiele. Po tej wypowiedzi Prygiel symbolicznie rozbił ścianę z napisem "Zabetonowane miasto". Na miejscu były też jeszcze dwie inne tabliczki z napisami "Zabetonowana władza" i "Zabetonowane myślenie". Pierwsza z nich dotyczy kwestii związanej z urbanistyką miasta i obecnymi pracami nad ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego. Pan prezydent nie ogłosił, nie zrobił konsultacji. Postanowił nie zgłaszać tego szerokim masom ludzi i nie informował ich. Po to, żeby właśnie nie były składane wnioski, żeby później nie było, że będzie musiał się dogadywać z Radą. Niestety interes partyjny w mieście bierze górę nad interesem mieszkańców. Ja jako urbanista od lat i społecznik widzę to na każdym kroku. Wojciech Bernat rozbił natomiast tabliczkę z napisem "Zabetonowane myślenie". Nawiązał w swojej wypowiedzi do tego, że 10 lat temu, kiedy sam walczył o fotel prezydenta Radomia, udzielił w drugiej turze wyborczego poparcia Radosławowi Witkowskiemu. Po tych prawie 10 latach moja wiara i nadzieje wzbogacone są jeszcze doświadczeniem zebranym na podstawie obserwacji, wizji tego, co się w naszym mieście dzieje. I chciałbym z tego miejsca poprosić o to, abyście nie popełniali po raz trzeci tego samego błędu. W mieście potrzebny jest nowy lider, taki, który przywróci świetność naszemu miastu. Konferencja odbyła się na Placu Jagiellońskim. Miejsce nie było przypadkowe, bowiem Prygiel skrytykował władze miasta za to, w jaki sposób została wykonana jego przebudowa. Tu miała być zieleń, miała być fontanna, miał być parking podziemny, miało być miejsce, których bardzo mało miejsc jest w Radomiu. Rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, których nie wszystkich mieszkańców Radomia, tak jak naszego obecnego prezydenta, stać na regularne wyjazdy za granicę. Radomianie potrzebują takich miejsc. My jesteśmy po to, żeby pokazać, że będziemy takie miejsca tworzyć. Kandydat na prezydenta zapewnił, że po wygranych wyborach podejmie kroki, żeby przebudować to miejsce. Zamiast betonowych płyt miałaby pojawić się tu trawa i miejsca do wypoczynku.